Dzień dobry Państwu, nazywam się Darek Ozorowski i jestem liderem Trójmiejskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Cóż takiego to ten OTOP. To organizacja pozarządowa, która zajmuje się ochroną ptaków i siedlisk. I w Trójmieście działa grupa lokalna, właśnie Trójmiejska Grupa OTOP. Spotykamy się w miarę regularnie na różnych spotkaniach, podczas których wiele osób dzieli się swoimi wrażeniami z obserwacji ptaków. Uczestnicy spotkań mogą zobaczyć ptaki z całego świata na prezentacjach, usłyszeć ich głosy i nauczyć się rozpoznawać wiele gatunków. Oczywiście również organizujemy wypady terenowe, czasami jednodniowe wycieczki, chociażby do rezerwatu Beka koło Gdyni, rezerwatu, w którym nasze towarzystwo prowadzi działania ochronne, ale czasami jako grupa lokalna wyjeżdżamy również na kilka dni, na przykład na Stawy Milickie czy do Słowińskiego Parku Narodowego, właśnie na obserwację ptaków. Oczywiście w miarę swoich możliwości reagujemy również na nieprawidłowości dotyczące ochrony ptaków, braku tej ochrony, które mają miejsce na terenie Trójmiasta. Jesteśmy grupą, która również prowadzi edukację wśród najmłodszych, jak i wśród starszych. Oczywiście również jesteśmy zaangażowani w promocję towarzystwa, w promocję naszej grupy lokalnej i stąd to nagranie. Jesteśmy już od kilku lat partnerem Ogólnopolskiego Turystycznego Festiwalu Piosenki Studenckiej Bazuna. W poprzednich latach przygotowywaliśmy stoisko ornitologiczne, na którym wiele osób, uczestników festiwalu, mogło zapoznać się z naszą działalnością, nauczyć się właśnie rozpoznawać, odróżniać różne gatunki ptaków. W tym roku Bazuna jest wirtualna, a my korzystamy właśnie w tym nagraniu, żeby również edukować, żeby również przybliżyć Państwu różnorodność świata ptaków. Za chwilę Państwo zobaczą kilkanaście gatunków ptaków, które mogą Państwo spotkać na żywo w czasie swoich spacerów po mieście i przedmieściach, w czasie drogi do pracy czy też do szkoły. Ptaki zostaną pokazane na zdjęciach, każde zdjęcie zostanie podpisane nazwą gatunkową, a również Państwo usłyszą ich śpiewy, tak żeby bez problemu mogli Państwo w trakcie tego krótkiego spaceru rozpoznać te kilka gatunków ptaków i po ubarwieniu, i po śpiewie. Zapraszam na szlak.